Dzień dobry, Darko Czurlinow to niewątpliwie jeden z najciekawszych letnich transferów do Ekstraklasy. Skrzydłowy Jagielloni w ostatnich tygodniach błyszczy i przeżywa fenomenalne chwile, jak chociażby zdobycie zwycięskiego gola na Parken w ostatniej minucie meczu z Kopenhagą, czy premierowe trafienie w Ekstraklasie. W dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy Darko Czurlinow będzie gwiazdą Ekstraklasy, a także scharakteryzuję jego grę. Zapraszam do oglądania. Darko Czurlinow to 24-letni skrzydłowy, który trafił do Jagiellonii Białystok w sierpniu tego roku na wypożyczenie z angielskiego Burnley. No jest to piłkarz, że tak powiem po przejściach, nie będę może tutaj rozwijał konkretów, natomiast miał on pewną chorobę która naprawdę było dla, była dla niego dosyć sporym zagrożeniem i przyszedł do Jagiellonii, żeby się odbudować, żeby przede wszystkim grać. I najbardziej chciałbym zwrócić uwagę we wstępie na to, w jaki sposób otrzymał szansę debiutu, bo to nie było wcale wejście na Murawę, nie wiem, w 70, 80 minucie przy pewnym wyniku 2-3 czy 4-0. To był mecz z Krakowią z perspektywy czasu. Zaskakujące jest to, że Darko Czurlino wybiegł na boisko wówczas od pierwsze. Minuty, ale poradził sobie wtedy fantastycznie. I tak się składa, że komentowałem jego debiut w Jagiellonii prosto ze stadionu w Białym Stoku. To, co od razu przykuło moją uwagę, to zdecydowanie poza tym charakterystycznym, unikatowym wręcz stylem gry, jak na warunki ekstraklasy, to że w zasadzie Darko Czurlino w tamtym meczu nie popełniał błędów. To znaczy, wiadomo, zdarzały mu się jakieś tam pojedyncze, niecelne zagrania, no ale właśnie. Nie popełniał błędów, a to był jego debiut. Wyszedł w podstawowym składzie i bądź co bądź grał przeciwko jednej z lepszych drużyn w ekstraklasie. I nie tylko wtedy, jak i na razie, przynajmniej w tym całym sezonie. Więc jest to naprawdę imponujące, jak zagrał wówczas, bo od razu miał spory wkład w grę Jagieloni. Co prawda Jaga tamten mecz przegrała 2 do 4, niemniej jednak zaprezentowała się z dobrej strony, szczególnie w pierwszej połowie. I przytoczę teraz kilka statystyk z tamtego meczu, żeby. Aby uzmysłowić wam, jak dobre wejście do ekstra klasy miał Darko Czurlinow. 94% celność podań, 17 podań celnych, jedno zaledwie niecelne. 4 straty przez cały mecz. Ktoś powie, że to dużo. Grający z prawej strony Miki VR w tamtym meczu miał tych strat 16, czyli 4 razy więcej od Darko Czurlinowa. Jeżeli chodzi o drybling, 5 prób dryblingu, Udane driblingi. To jest coś naprawdę imponującego, i faktycznie w tamtym meczu Darko Czurlinow sprawiał wrażenie, że może być w przyszłości gwiazdą ekstraklasy. Nawet pomimo tego, że jest jedynie wypożyczony, to na przestrzeni tego sezonu może zaskoczyć i może stać się gwiazdą. Później jednak lekka kontuzja, która wykluczyła go z gry na kilka spotkań, wrócił na mecz z Piastem Gliwice i od tego czasu zaczął się. Nie powiem prime time, ale taki rozkwit pełny pełni umiejętności Darko Czurlinowa. Darko Czurlinow po tym powrocie zrobił coś, czego chyba żaden kibic Ageloni Białystok się nie spodziewał i każdy kibic Ageloni Białystok zapamięta to coś. Prawdopodobnie do końca życia ta bramka na parken w ostatniej minucie na 2 do 1, to jest coś, co mogą wspominać kolejne pokolenia kibiców Jagiellonii Białystok, bo był to naprawdę przepiękny i bardzo ważny też moment. Bo te trzy punkty, jak się później okazało, dały Jagielloni wręcz miejsce w czołówce tabeli Ligi Konferencji Europy. Bardzo ważny gol. Zwróciłbym uwagę w szczególności na wykończenie, bo wiadomo, że tutaj mógłbym się głównie odnosić do tego aspektu. Ważności aspektu też emocjonalnego związanego ze zdobyciem tej bramki, ale wykończenie właśnie w tej sytuacji bardzo dobre, pokazał, że potrafi zachować zimną krew Darko Czurlinow w takiej sytuacji, w tak kluczowej sytuacji, więc szapoba jeszcze raz dla niego za tę bramkę. Natomiast w następnych meczach wcale nie było gorzej, wręcz powiedziałbym, że Czurlinow stał się kluczowym elementem zespołu, a w meczu z Kopenhagą przecież wchodził jeszcze z ławki rezerwowych za Normana Hansena. Przez to, jak dobrze gra ostatnio Darko Czurlinow, ta rywalizacja na skrzydłach w Białystok jest niezwykle ciekawa. Mianowicie na dwie strony, na dwie pozycje, na dwa miejsca jest czterech chętnych Czurlinow, Viar, Hansen oraz oczywiście Peter Kowacik. Moim zdaniem, patrząc na formę tych zawodników z ostatnich tygodni, zdecydowałbym się na taki wariant, że z prawej strony gra Hansen, a z lewej gra to chyba najlepsze rozwiązanie, bo tych dwóch piłkarzy po prostu bardzo dobrze gra w ostatnich tygodniach, wręcz błyszcze w ostatnich spotkaniach, a poniekąd mogliby sobie zabierać to miejsce w składzie, bo teoretycznie obaj są raczej lewoskrzydowymi, aniżeli tymi grającymi na prawej stronie, lecz Hansen w ostatnich meczach chociażby z koroną pokazał, że potrafi spokojnie grać na prawej stronie, że potrafi być prawym skrzydłowym, więc niech tam zostanie póki nie odpali czy to Miki Wiart, czy Peter Kowacik, bo o tych piłkarzach nie można zapominać. VR miał bardzo dobre wejście do Jagiellonii. Kowacik jeszcze niewiele pokazał, ale też drzemie w nim spory potencjał, więc zobaczymy jak ta sytuacja na skrzydłach będzie się rozwijać. w końcówce rundy jesiennej, bo o tym też warto wspomnieć, że Darko Czurlino wcale nie ma aż tyle czasu, żeby zabłysnąć Ma tak naprawdę pięć kolejek w ekstraklasie do końca rundy, a później zaczyna się poniekąd nowy sezon. Oczywiście mam na myśli rundę wiosenną, ale często u nas dzielimy to. Dzielimy ten sezon na takie troszeczkę dwie części i pod kątem tych dwóch części o, o, oceniamy poszczególnych piłkarzy. Nie bez powodu wspomniałem w tym materiale o tym, że Darko Czurlinow wdaje naprawdę sporo Jagielonii Białystok, nawet pod kątem stricte odwagi i gry stricte ofensywnej, mianowicie z piłkarzy ofensywnych grających raczej po bokach czyli mam tutaj na myśli głównie skrzydłowych, czy też zawodników bocznych-pomocników, generalnie zawodników ofensywnych grających raczej bliżej obu linii bocznych. Darko Czurlinow ma najwięcej podań do przodu spośród tych piłkarzy w ekstraklasie. Jest to statystyka dosyć imponująca, bo grając tak wysoko, żeby grać do przodu, to naprawdę trzeba mieć sporo odwagi i trzeba naprawdę znajdować wiele linii podań i też. Jest to pewnie zasługa chociażby napastnika, czy to Pululu, czy to Diabiego Fadigi, więc to jest naprawdę dosyć ciekawa statystyka, ale to też pokazuje, jak dobrze funkcjonuje ten atak w Jagieloni Białystok. Darko Czurlinow to też piłkarz unikatowy, poniekąd na skalę całej ekstraklasy, ze względu na to, jak mało razy wrzuca piłkę w pole karne. Słuchajcie, prawie 500 minut w ekstraklasie. 6 wrzutek. To jest naprawdę bardzo mało patrząc na to, że jest on skrzydłowym, a w ekstraklasie często skrzydłowi uwielbiają wręcz dorzucać te piłki w pole karne, tym bardziej jak ma się takiego napastnika jak Afimiko Pululu, który może bez problemu wygrać pojedynek czy to w powietrzu, czy generalnie znaleźć sobie miejsce pomiędzy obrońcami, ale Darko Czurlino woli zejść do środka, woli gdzieś rozegrać kombinacyjnie jakąś akcję, czy też nawet pójść po linii, po prostu generalnie wejść w dribbling. Próbuje stworzyć przewagę i to jest naprawdę bardzo dobra cecha, bo lubię tego typu skrzydłowych, którzy nie szukają na siłę, tych zagrań w pole karne, którzy grają w pole karne, gdy jest to faktycznie potrzebne i gdy widzą piłkarza wręcz ustawionego na perfekcyjnej pozycji do strzelenia bramki. W innym wypadku jest jakaś próba rozegrania w inny sposób, nieco akcji ofensywnej, ale wrzutki też się zdarzają i tak właśnie to powinno wyglądać, i uważam, że Darko Czurlinow. Stanie się gwiazdą ekstraklasy. Ma na to po prostu papiery. Patrząc na to, jakie ma uderzenie, co pokazał w meczu z Koroną Kielce, jakie ma wykończenie, co pokazał w meczu z Kopenhagą. Patrząc na to, jak potrafi się zachować w polukarnym, niczym w meczu z Zagłębiem Lubin. Czy też patrząc właśnie na to, jak niestandardowym piłkarzem jest na warunki ekstraklasy. Ma papiery na to, żeby być jej gwiazdą, i życzę mu tego szczerze mówiąc, bo wątpię, że Jagielonia go wykupi. Nie wiem, czy ma opcję wykupu, natomiast generalnie jest to mało prawdopodobne, że Jagielonia zostanie z Darko Czurlinowem na przyszły sezon. Więc póki jest on w Białym Stoku, to niech błyszczy, niech mu się wiedzie, że tak powiem. Natomiast Wy, dajcie znać w komentarzu, jaki Waszym zdaniem jest najlepszy. Skrzydłowy w ekstraklasie chętnie z Wami podyskutuje. Dajcie znać w komentarzu. Także zapraszam jeszcze do subskrybowania tego kanału, zostawiania łapek w górę pod tym materiałem, jeżeli Wam się on oczywiście spodobał. Słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.